Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach modyfikacja Falskar. Musimy pomóc Jarlowi, cały czas robimy to, w zasadzie. I co tam wymyśliliście? Biedę Zagnar. I hope you're ready, because we don't have any time to wait. We are going in now. This is an old sewer entrance. We are hoping that it is lightly guarded, and that we can get in without alarming the whole fort. Chyba mocno na mnie liczą, nie? Tacy wpatrzeni, kurde. Sorry. What was that? Kiedy masz nadzieję, że twoi towarzysze zginą, żebyś wiedział przynajmniej co się dzieje i kogo możesz bić. Was that really necessary? Hey. Welcome to the Wataha Wilków. Kimkolwiek jesteś. We should almost... Fools! Ty jesteś, kurwa, mój czy nie mój? Co to jest? Po prostu niektóre rzeczy w tej grze już nie robią na mnie za dużego wrażenia. Co mogę wam powiedzieć? Fall and hurt yourself now. The holding cells. They should be here somewhere. They're probably being held in the back somewhere.
Good idea. Let's check there. Czekaj, tu mieszki leżą. Here as soon as we can. Well, they know we are here, so we don't have many options. We have sealed the door behind us so they can't ambush us, which leaves us one exit. However, it is locked, and the one key we found doesn't open it. So take the key and go through the door on the left. Maybe you can find another way out. We'll work on getting the door open. Let us know what you find. Chciałem rzucić jakiś komentarz na temat tego, ile ode mnie chcą tutaj w tych grach, nie? No a cóż. Ciekawi mnie też, jak to było. Na przykład, wiecie, ktoś faktycznie wyruszał na taką wyprawę z królem, czy tam z... Znaczy, król to też jest dobre słowo, bo król to też był na przykład... Król... Te miasta miały królów swoich na przykład, nie? Nie, że całego państwa od razu królestwa, tylko po prostu... Miasto miało króla, nie? Ciekawe, jak taki człowiek był nagradzany za takie akcje, kurde. No, pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście złoto, ale... Ile? Jak, na ile mu to stykło, wiecie, na zasadzie, faktycznie. Jak bardzo mu się to opłacało, nie? Takie akcje, robienie takich, kurde, wypadów. Chodź, sprawdzisz.
Dobra, mam wyjście chyba. You again? You may be able to break into my fort, but you'll never get the key. I'll crush your skull and feed your body to the wolves. Fools! No, Agnar, kurde. Będziesz mnie teraz nosił na rękach chyba. Wszystko za ciebie zrobiłem. Praktycznie. Znalazłeś coś użytecznego, bo nam się udało otworzyć drzwi. Tak, mam klucz schronienia. Może być lepiej? Co? Więc miałeś sprzeczkę z porucznikiem Colgrim, jak przypuszczam. Zaraz, jeśli on nie żyje, to fort jest bez dowódcy. Mamy więc wielką przewagę. Co ty na to, by załatwić tylu ludzi i ilu zdołamy? Co ty mówisz, że weźmiemy tak wielu żołnierzy, jak możemy? Jestem już zmęczony gierkami Ingwara. Pomóż nam oczyścić bazę. Potem otwórz główną bramę i wróć do bursztynowego podtoku. Teraz ruszaj. No, wystarczy, że któryś się pojawi, no ginie, no. Tak to działa. You snuck that one in. Ginąłem, nie? No nie widziałem, co się dzieje, szczerze mówiąc, teraz. Lachę położyli, przebiegli po mnie, kurde, od razu. I am serious. And don't call me Shirley. Too soon. Dobra, ja nie wiem, co się dzieje, kurwa. Miałem kiedyś takiego kumpla, kurde, no nie wiem, ja muszę to powiedzieć chyba.
Albo nie wiem, może jednak nie. Teraz to mi chyba nie uwierzycie. Może kiedy indziej. Się tam tłuką na górze, a my skorzystamy z chwili. Albo powiem po prostu w skrócie, bo jak już zacząłem, to tak nieładnie, nie? Kurwa, kto jest kto? Miałem kiedyś takiego kumpla, który myślał, że... jak ja kurwa, co za łeb. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to w ogóle brzmiało sensownie, nie? Że ja będę przyciągał dziewczyny, które on będzie ruchał, nie? Dobrze? Już mogę skończyć? Wystarczy, nie? Dobry Brecht, nie? Znaczy to, że ja... nie chodzi o to, że ja ich nie będę ruchał, ale że on będzie, nie? Że ja będę sam, to tak jakby... że ja to załatwię, no. I mi stawiał browary, zawsze mnie wszędzie chciał zabierać, nie? Ja ci kupię piwo, nie? Kupował mi piwo i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. Ale piwo było dobre. Jego plan był... miał kiepski plan. Co ty kurwa robisz? Co tu się dzieje? Ta kurwa ze strzałą w uchu. Gin kurwa. Co ten dzieciak tu robi? My powinniśmy najpierw, kurde, oczyścić fort, a potem dzieciaka wypuszczać, kurwa. Co to za debile to? Gdzie jest? Gdzie on jest? Tu jest. A tam jest ten pajac, co się schował, kurde. Tylko że ten koleś, o którym mówię, to było w liceum, nie? Czyli to było ileś tam lat temu. Ja tam nie narzekam, ale to były trochę inne czasy. Trochę ich dużo, nie?
To jest legionista, to jest Jalma. Kurwa mać, no. Bring it on, milk drinker. Dobra. Wow, 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 ale chyba nie wszyscy, co? Oops. Bring it. I let you do that. Sovereign guard awaits. Kurwa, to są moi. Ja jebę. I co?
A nie ma tu jakiejś dźwigni? Albo nie widzę. To jest właśnie zaskakujące też ile osób, paru kolesi tak myślało w swoim życiu już, zauważyłem, że na przykład ty wyrywasz dziewczynę, ty podrywasz dziewczyny i potem albo razem je ruchacie, albo on ją rucha, nie? Że to tak działa, nie? Happy end. O, nawet cutscenka. Agnar, co tu robisz? Ach, oczywiście, przybyłeś, by pomóc ludziom. Nigdzie nie widzę Colgrima, był równie kompetentny, co stado baranów. Załatwmy to między sobą, Myngwarze. Puść moją rodzinę i przyjaciół. Ale wcale tak nie jest. Poprosiłeś o pomoc Torloga i Hjorgunarów. Ty ich w to wplątałeś, Agnarze. Jeżeli zginą, to będzie tylko twoja wina. Nie słuchaj go, Agnarze. Czy on nadal ma was obu owiniętych wokół palca? Jak długo pozwolicie mu pociągać za sznurki, co? Co z naszym przyjacielem, proroczy podróżnik? Czy ci Nordzi sądzą, że to też ich dom, czy co? Wracajcie do Skyrim. Powiem ci coś. Pozwolę twoim przyjaciołom i rodzinie odejść, jeżeli ty oddasz mi klucze. Nie. Nie rób tego, Agnarze. Ciebie z kolei nie puszczę, ty to wszystko zaplanowałeś, przysporzyłeś mi zbyt wielu problemów. Nie, Agnarze, on nas nie puści. Nie jest słownym człowiekiem. Proszę, nie mam wyboru. Wiedz to, Ingwarze, możesz mnie zabić, ale będzie to tylko twoja zguba. Moi ludzie będą walczyć w moim imieniu ku mojej pamięci, a wiesz czemu, gdyż jako ich przywódca służyłem im. Król jest tylko tak silny, jak jego lojalność wobec swoich ludzi. Kłamiesz i zwodzisz swoich ludzi, nie jesteś królem, nie jesteś godzien tronu Falskar. Pomagam moim ludziom, gdy mnie potrzebują i pozwalam, by sobą rządzili, gdy mnie nie potrzebują, lecz przede wszystkim ich bronię. Walczę za nich, a oni zrobią to samo dla mnie. Musi być inne wyjście. Wierz mi, nie ma. Nie dawaj mu, co ty? Dziękuję, Agnarze, to ja lecę. Do widzenia. Zabijcie ich wszystkich. This is going to be fun. Ale się tym nie przejmuję, że ginę, jak nie wiem, co jest grane, no.
Kurde. Any questions? Jedne to fusroda chyba w nich wszystkich. Skrócę cię o głowę! Teraz cię opłacę! Co, wszyscy leżą, kurde, i odcina mnie, tak? Zajmę do bursztynowego potoku, nie mamy wiele czasu. Ingvar ma 5 kluczy i prawdopodobnie wie, gdzie jest serce. Udałeś mu klucze, jak debil. Jeżeli zdobędzie serce bogów, stanie się nieśmiertelne. Zbierzmy swoje wojska i zakończmy to raz na zawsze. A my zobaczymy się, moi drodzy, w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zajrzyjcie do innych materiałów na kanale i do zobaczenia w następnej części przygody Falskar Skyrim Special Edition na modach. Na razie.